przywrócono ruch dwukierunkowy w Raciborzu na ulicy Bosackiej po gruntownym remoncie. Inwestycje zrealizowano dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszy zewnętrznych. Władze miasta Racibórz pozyskały na remont ulicy Rybnickiej wraz z fragmentem ulicy Bosackiej w ramach programu Polski Ład 18 milionów złotych. Odcinek remontowany na ulicy Bosackiej został otwarty dla ruchu dwukierunkowego, co znacznie ułatwi komfort w ruchu drogowym w tej części miasta. Zakończyła się właśnie kolejna drogowa inwestycja w naszym mieście. Chodzi oczywiście o kompleksowy remont ulicy Bosackiej, która już wczoraj została oddana do użytku. Przypominamy również, że podczas poprzedniego etapu remontu ulicy Bosackiej nie były przeprowadzone prace wykopowe. Nie zmieniano sieci ani podbudowy drogi, dlatego niezbędny był kolejny remont, tym razem gruntowny. Podczas poprzedniego etapu remontu inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, ściągnął tylko warstwę ścieralną asfaltu i położył cienką nową warstwę. Reszta pozostała bez zmian, w tym m.in. sieć wodociągowa, żeliwna z 1938 roku. Obecnie wszystko zostało wymienione. Jeżeli chodzi o remont, to potrzebny był on z tego względu, że dotychczasowe instalacje sieci krytycznych były już dość mocno wyeksploatowane i groziły rychłymi awariami, tak więc wymieniono te sieci, również wymieniono podbudowę, jezdnie, a także utworzono nowe chodniki i ścieżki rowerowe, przez co na ulicy Bosackiej znacznie poprawi się bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Należy dodać, że remont jezdni wraz z jej infrastrukturą przy ulicy Bosackiej został zaplanowany i zrealizowany ze środków zewnętrznych bez obciążenia dla budżetu miasta Racibórz.